29 czerwca odbył się festyn Młode Talenty Sportu na Asnyka, gdzie młodzież miała możliwość spróbowania swoich sił w różnych dyscyplinach aktywności fizycznej. Oprócz licznych atrakcji sportowych nie zabrakło również gier i zabaw dla dzieci, strefy relaksu oraz punktów gastronomicznych. Imprezie towarzyszyło drugie wydarzenie pod tytułem Wakacje na sportowo, gdzie młodzi katowiczanie rywalizowali na boiskach do siatkówki plażowej. Duże wydarzenie sportowe, które współorganizuje Mosir Katowice i Decathlon, które ma za zadanie promocję sportu, pokazanie bogactwa dyscyplin. Stadion Asnyka nadaje się do tego absolutnie idealnie na co dzień. Lekkoatletyka, bieganie, piłka nożna, baseball, koszykówka, siatkówka, dzisiaj do tego hokej, boks. Tych dyscyplin naprawdę jest sporo. No i cieszymy się, że z każdą godziną tych zainteresowanych młodych i starszych osób jest coraz więcej, bo wakacje to doskonała okazja do tego, żeby ten sport uprawiać intensywnie, żeby się go uczyć, żeby poznawać nowe dyscypliny sportu. Zachęcamy do sportu poprzez właśnie tutaj pokaz tarcz między sobą jako zawodnicy boksu oraz robimy tarcze dzieciom różnym, no osobom, które się gdzieś tam chcą zgłosić, popróbować swoich sił w tej dyscyplinie. Promujemy sport, hokej na lodzie, choć aura jest całkiem inna niż normalnie w okresie zimowym. Pokazujemy, w jaki sposób trzymać kij, strzelać na bramkę, dryblować, w miarę możliwości oczywiście, jak pogoda tutaj nam pozwala, aktywnie spędzać ten czas w formie różnych zabaw właśnie z kijem hokejowym. Za każdym razem z Mosirem współpracujemy. Jest to dla nas duży zaszczyt, że możemy prezentować nasze umiejętności zapaśnicze na Mosirze. Chłopaki w tym momencie właśnie próbują pokazać, jak prawidłowo wykonuje się suplesy, robimy również gimnastykę i zaraz będą walki. Zachęcamy do udziału w zajęciach z lato z zapasami, które odbędzie się na Wełnowcu w sierpniu, o dwa ostatnie tygodnie dla dzieci, dla młodzieży. W godzinach od 12.30 do 14.30. Mamy na naszych obiektach akcję lato i w kolejnych tygodniach będziemy zapraszali na podobne imprezy katowiczan i mieszkańców regionu. No i oprócz tego zapraszamy na nasze baseny, 3 baseny, 4 wodne place zabaw, za chwilę 4 plaże. Miejsca, w których można naprawdę w tak gorące dni jak dzisiaj wypocząć. Proszę bardzo, po jednym. A jak będzie 8, to wracacie tutaj i będzie strzał na bramkę.